Połowa wieku XIII. Dajemy wszystkim kupcom, skądkolwiek by przybywali do miasta Poznania, wolność od płacenia cła albo jakichkolwiek opłat. Schyłek wieku XIV. Będąc przychylnym miastu naszemu Poznaniowi, pragnąc również wygląd miasta polepszyć, zezwalamy, aby sukiennice, czyli kramy sukienne oraz jatki chlebowe były z muru postawione. Rok 1921. Zorganizowane zostają pierwsze targi poznańskie. Wystawa wzorów przemysłu i hurtu polskiego. Impreza spotkała się natychmiast z zainteresowaniem. Rozwijała się szybko i wkrótce w roku 1925 przekształcona została w Międzynarodowe Targi Poznańskie. Współcześnie są to targi o dużym zasięgu geograficznym i utrwalonym znaczeniu międzynarodowym. Targi poznańskie w tradycyjnym kształcie były imprezą ogólnobranżową, obejmującą w swym programie zarówno nowoczesne maszyny i sprzęt inwestycyjny, jak też artykuły konsumpcyjne, przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców. Targi poznańskie w roku 1972. 4,5 tysiąca wystawców zagranicznych i 1800 polskich, ożywione kontakty, wzajemne poznanie możliwości koprodukcji i okazja do prezentacji ofert w zakresie towarów konsumpcyjnych. Międzynarodowe Targi Poznańskie to miejsce obszernej ekspozycji oferty towarowej krajów socjalistycznych. W roboczych kontaktach znajdują potwierdzenie i realizują się w praktyce koncepcje gospodarczej integracji krajów socjalistycznych. Tradycyjnie w Poznaniu wystawcy prezentują przede wszystkim nowości w zakresie dóbr inwestycyjnych, wysoką technikę, a także szeroki asortyment artykułów konsumpcyjnych. Targi poznańskie są imprezą, na której łatwo można znaleźć interesujące towary, dokonać korzystnych transakcji, zarówno kupna, jak i sprzedaży, bez trudu nawiązać kontakty w zakresie międzynarodowej kooperacji przemysłowej, zajmującej poczesne miejsce w targowych ofertach wystawców polskich i zagranicznych. Dla rangi i obrazu targów poważne znaczenie ma udział krajów o wysoko rozwiniętej produkcji przemysłowej. Co roku w Poznaniu spotykają się wystawcy z najpotężniejszych organizmów gospodarczych współczesnego świata. Są więc obok Rosjan Amerykanie, obok Japończyków Francuzi. Są wystawcy z Niemieckiej Republiki Federalnej. Długoletnimi uczestnikami targów są producenci z Włoch, Wielkiej Brytanii, Holandii i Austrii. Zainteresowanie międzynarodowymi targami poznańskimi sięga bardzo daleko i dlatego do dobrej tradycji należy uczestnictwo wystawców z krajów geograficznie odległych. Towarzyszy im zawsze życzliwe zainteresowanie polskich gospodarzy.
Więcej niż połowa powierzchni wystawienniczej zarezerwowana jest dla wystawców zagranicznych. Ich liczny udział nadaje targom poznańskim wysoką rangę w świecie imprez targowych. O wartości targów decydują nie tylko walory ekspozycji. Znaczenie zasadnicze mają wyniki pracy handlowców. Ilość kontraktów podpisywanych w Poznaniu co roku wzrasta. Co roku Polska uczestniczy w ponad 300 zagranicznych imprezach handlowych, ale najpełniejszą polską ofertę eksportową stanowią międzynarodowe targi poznańskie. Wszystkie branże, reprezentowane przez specjalistyczne centrale, oferują w Poznaniu pełny asortyment wyrobów polskiego przemysłu i rolnictwa oraz różnego rodzaju usługi. Polski przemysł jest interesującym partnerem dla zagranicy. Osiągnięty stopień rozwoju i ciągła modernizacja bazy produkcyjnej stanowią o atrakcyjności wyrobów, decydują także coraz częściej o rozwoju koprodukcji. Różnorodne maszyny i precyzyjne urządzenia elektroniczne, samoloty i towary konsumpcyjne wystawiane w Poznaniu świadczą o wielostronnych możliwościach eksportowych Polski. W Poznaniu najpełniejsze informacje handlowe i najkorzystniejsze transakcje z handlowcami z Polski. Atrakcyjna i wielostronna oferta polskiego handlu zagranicznego zajmowała w roku 1972 około 70 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wystawowej. Targom towarzyszyły specjalistyczne spotkania, konferencje, sympozja. Uczestniczyło w nich około 10 tysięcy osób. Są więc targi, mimo uroczystej oprawy, imprezą o charakterze roboczym, służącą rozwojowi międzynarodowych kontaktów handlowych. Modernizacja polskiej gospodarki, coraz większe potrzeby polskich konsumentów ożywiły znacznie polskie kontakty handlowe. Obok eksportu rozwija się import. Targi poznańskie umożliwiają zapoznanie się z polskimi potrzebami importowymi, ułatwiają wejście na polski rynek. Poznań, jedno z najstarszych miast polskich, z tradycyjną polską gościnnością podejmuje gości targów międzynarodowych. Handlowa stolica Polski dotrzymuje kroku współczesności. Modernizują się międzynarodowe targi poznańskie. Od roku 1973 odbywać się będą corocznie dwie specjalistyczne imprezy. Międzynarodowe targi techniczne i międzynarodowe targi artykułów konsumpcyjnych.
Targi Poznańskie dwa razy w roku. Międzynarodowe Targi Poznańskie zapraszają. Mm-hmm.